Zadanie 28. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y punkt A współrzędnych minus 1 i minus 4 jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S o współrzędnych 2 i 2 jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa. No i tutaj musimy wybrać z tych czterech odpowiedzi jedną. Zrobimy sobie tutaj rysunek pomocniczy. Nie będziemy tego równoległoboku rysować w układzie współrzędnych. Po prostu narysujemy sam równoległobok i na jego podstawie tutaj zrobimy odpowiednie oznaczenia najpierw, a potem obliczenia. Mamy tutaj narysowany już równoległobok. Mamy przekątną tego równoległoboku. I teraz podpiszmy wierzchołki. Tutaj będziemy mieli wierzchołek A i wiemy, że on ma współrzędne minus 1 oraz minus 4. Tutaj będziemy mieli wierzchołek B, wierzchołek C, wierzchołek D. I teraz wiemy, że punkt S jest środkiem symetrii tego równoległoboku. No i musimy wiedzieć tak naprawdę, czym jest środek symetrii równoległoboku. Środkiem symetrii równoległoboku nazywamy miejsce przecięcia się przekątnych tego równoległoboku. W związku z powyższym ten punkt sobie tutaj zaznaczymy mniej więcej w tym miejscu, podpiszemy go, że to jest punkt S i oczywiście tutaj też zapiszemy sobie podane w treści zadania współrzędne tego punktu. I teraz tutaj cechą charakterystyczną środka symetrii równoległoboku jest to, że ten punkt będzie zawsze leżał w połowie przekątnej. I teraz co to dla nas oznacza? To dla nas oznacza, że możemy to zapisać, że przekątna AC to jest dokładnie to samo, co 1/2, chociaż inaczej tutaj możemy zapisać, to jest dokładnie to samo, co odcinek AS dodać odcinek SC oraz również możemy zapisać, że odcinek AS to jest 1/2 naszej przekątnej, czyli AC i to samo będzie z odcinkiem SC, to też będzie 1/2 odcinka AC, tutaj oczywiście nie AS, tylko odcinka AC. A ponieważ my mamy współrzędne punktu A i współrzędne punktu S, to my możemy w gruncie rzeczy wyznaczyć tutaj ten odcinek. Przy czym pamiętajmy o tym, że odcinek AS i odcinek SC, tutaj sobie zapiszmy AS i odcinek SC, to są odcinki, które są sobie równe. Czyli jeżeli my będziemy mieli obliczoną długość odcinka AS, to tym samym będziemy wiedzieli, ile wynosi SC i wtedy jak postawimy do tego wzoru tutaj, to będziemy mieli długość całej przekątnej tego równoległoboku. Czyli wykorzystujemy tutaj najzwyczajniej w świecie wzór na długość odcinka. I tu będziemy mieli współrzędną x-ową punktu S, odjąć współrzędna x-owa punktu A to do potęgi drugiej, dodać współrzędna y-owa punktu S, odjąć współrzędna y-owa punktu A to do potęgi drugiej i całość musimy wziąć w pierwiastek kwadratowy. No i teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko podstawić. I teraz popatrzmy, współrzędna x-owa punktu S ma wartość 2. W związku z powyższym tutaj sobie podstawiamy dwójkę, wpisujemy minus. Współrzędna x-owa punktu A ma wartość minus 1, więc tutaj zapisujemy po prostu minus 1. Całość bierzemy do kwadratu, dodać. No i teraz współrzędna y-owa punktu S, ona ma wartość równą 2. Następnie minus, współrzędna y-owa punktu A, to jest minus 4, w związku z powyższym ja tutaj zapisuję minus 4, całość do potęgi drugiej, no i oczywiście całe wyrażenie musimy zapisać w pierwiastku kwadratowym. Ja teraz ściągam najbardziej wewnętrzne nawiasy w jednym i w drugim nawiasie, czyli tutaj będziemy mieli 2 dodać 1 do potęgi drugiej, dodać 2 dodać 4 do potęgi drugiej, no i oczywiście pamiętamy o pierwiastku. W kolejnym kroku muszę uprościć to, co stoi w nawiasach. 2 plus 1 jest równe liczbie 3, więc mamy 3 do kwadratu. Dalej 2 plus 4 jest równe liczbie 6, więc mamy 6 do potęgi drugiej i całość pod pierwiastek. Co to znaczy? To znaczy, że odcinek AS ma długość pierwiastek kwadratowy z liczby 9 dodać 36, co oznacza, że odcinek AS to jest nic innego jak pierwiastek kwadratowy z liczby 45. Pierwiastek kwadratowy z liczby 45 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby, która podniesiona do potęgi drugiej da nam 45. Natomiast my spokojnie tutaj możemy liczbę 45 zapisać jako iloczyn liczby 9 i 5. Dzięki czemu, to już może napiszę poniżej, dzięki czemu wiemy, że odcinek AS to jest nic innego jak pierwiastek kwadratowy z 9 razy pierwiastek kwadratowy z 5, czyli po prostu 3 pierwiastki kwadratowe z 5. Tyle ma odcinek AS, a my jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć długość całej przekątnej. No ale skoro wiemy, że odcinek AS i odcinek ST są takie same, to znaczy, że oba te odcinki mają długość 3 pierwiastki kwadratowe z 5. No i tutaj musimy tak naprawdę dwukrotnie tę wartość do siebie dodać. I zapiszmy tutaj, że skoro odcinek AC to jest dokładnie to samo co odcinek AS plus odcinek SC,
No to my tutaj uzyskujemy odcinek AC, który będzie równy 3 pierwiastki kwadratowe z 5 plus 3 pierwiastki kwadratowe z 5, co ostatecznie daje nam 6 pierwiastków kwadratowych z 5, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.